Przed kilkoma dniami rozpoczęły się coroczne zebrania wspólnot mieszkaniowych. To spotkania, w których udział prócz pracowników MPGN-u biorą właściciele wspomnianych wspólnot. Zebrania wspólnot mieszkaniowych organizowane są po to, żeby rozliczyć się z właścicielami lokali, ponieważ no, tak naprawdę ustawa zobowiązuje nas do tego, żebyśmy w pierwszym kwartale każdego kolejnego roku zorganizowali zebranie rozliczenia we wspólnoty mieszkaniowej. Frekwencja na tego typu spotkaniach bywa bardzo zróżnicowana. Niektóre wspólnoty są bardzo aktywne i rzeczywiście widać, że ludzie żyją tym, co dzieje się na budynku, znają się z sąsiadami i tworzą taką zwartą komitywę. Natomiast na niektórych wspólnotach ta liczebność właścicieli na zebraniu jest bardzo mała, wręcz nikła. Powodów, dla których warto brać udział w zebraniu, jest kilka. Te najważniejsze przedstawiają sami mieszkańcy, którzy takie spotkanie w tym roku mają już za sobą. Możemy rozwiązać wiele problemów. Między nami a administracją układa się też jakaś współpraca. Z drugiej strony telefonicznie możemy niektóre rzeczy załatwić. Taka dyskusja, która miała miejsce dzisiaj, jest to dyskusja dla nas robocza, ale ona też podnosi naszą, można powiedzieć, kulturę współpracy, zamieszkiwania w miejscu naszego pobytu. Ponadto właściciele podczas samego spotkania mają również okazję do przedstawiania swoich pomysłów, jeśli chodzi o plan na cały rok. Wszystko zależne jest jednak od stanu finansowego danej wspólnoty. To zarząd jest uprawniony do tego, żeby przedstawiać swoje pomysły dotyczące planu gospodarczego na każdy kolejny rok. Oczywiście wiadomo, że wszelkie prace są związane z finansami, więc jeżeli wspólnotę na to stać i odpowiednie środki są zgromadzone na koncie funduszu remontowego, to jak najbardziej możemy realizować takie pomysły właścicieli. Obecność na zebraniach kreuje również pewnego rodzaju współpracę ze spółką. Taka współpraca, która w tej chwili jest, ona też, bo od wielu lat już tu przychodzę, takie spotkania, jest coraz lepsza. Jeżeli będziemy w taki sposób rozwiązywać sytuacje, które nas niepokoją, czy drażliwe jakieś, to będzie się to po prostu udawało. Rozliczeniowe zebrania wspólnot mieszkaniowych odbywają się raz do roku w pierwszym kwartale. Istnieje jednak możliwość zorganizowania kolejnych spotkań w zależności od potrzeb danej wspólnoty. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to w ciągu roku też organizujemy zebrania wspólnot, w szczególności już dotyczące jakiegoś konkretnego problemu, na przykład jeżeli planujemy termomodernizację budynku lub inne ważne prace. Wtedy też w ciągu roku zwołujemy właścicieli lokali i omawiamy z nimi tego typu sprawy. W tym roku zebrania potrwają do 15 marca.